Polska ma najniższe bezrobocie w historii III RP. Pracodawcom brakuje rąk do pracy, zwłaszcza niskopłatnej, najprostszej i najbardziej fizycznej. Płacę narzuca pracownik. Przedsiębiorcy muszą o niego zabiegać, dając coraz wyższe stawki i lepsze warunki. Jednak to przejściowa sytuacja. Futurolodzy ostrzegają, że w miarę postępu technologii maszyny przejmą większość pracy wykonywanej przez człowieka. Zastąpią niemal wszystkich robotników fizycznych, od branży budowlanej i produkcji zaawansowanych towarów luksusowych i konsumpcyjnych, aż po rolnictwo. Jacek Dukaj w książce Po piśmie dowodzi, że wyludnienie pracy dotknie także wyższe formy produkcji i planowania. To skutek rozwoju sztucznej inteligencji. Komputery stworzą sztuczną jaźń, równą lub wyższą od jaźni człowieka. Amerykański technolog Ray Kurzweil przewiduje, że stanie się to w latach 30. XXI wieku. Programy komputerowe niemal doskonale wcielają się w rolę architektów i inżynierów już dzisiaj. W przyszłości roboty będą też nauczycielami, sędziami, lekarzami, a nawet artystami, jak obiecują entuzjaści sztucznej inteligencji. Radykalnie zmieni się życie społeczne. Niektórzy, wskazuje Jacek Dukaj, spodziewają się raju na ziemi. To antyautorytarni komuniści z organizacji Plan C. Wieszczą nadejście nowego ustroju. Będzie to całkowicie zautomatyzowany komunizm luksusu. Spełni się nadzieja Marksa i jego zięcia Paula Lafarga, który pisał: maszyna jest wybawicielką ludzkości, Bogiem, który wyzwoli człowieka z pracy najemnej, który obdarzy ludzkość swobodnym czasem i wolnością. Nadejdzie gospodarka nadobfitości ze wspólnotową własnością wszystkiego, co zautomatyzowane i wyprodukowane przez maszyny. Będzie to istna kraina lenistwa, odmalowana w XVI wieku przez Petera Bruegla. Każdy człowiek będzie miał zagwarantowaną opiekę medyczną, wykształcenie, dom oraz nadmiar dóbr konsumpcyjnych i luksusowych pochodzących z automatycznej produkcji. Pracy będzie mało lub wcale. Każdy będzie miał czas na samorozwój i realizację zainteresowań. Są jednak futuryści, którzy malują w czarnych barwach przyszłość opanowaną przez doskonałe roboty. Przewidują, że brak pracy dla większości ludzi spowoduje nieznane dotąd kontrasty społeczne. Elita nadzorców maszyn, których nie zastąpią komputery, będzie nieskończenie górować nad bezrobotną i wynędzniałą większością. Rewolucyjny gniew mas zderzy się z technikami totalnej kontroli społecznej ustanowionymi przez bajecznie bogatą mniejszość. Kto wygra w tym pojedynku? A może samoświadome maszyny zbuntują się przeciwko swoim ludzkim panom i z łatwością ich obalą, jak często pokazują książki i filmy science fiction? Czy dzięki pracy maszyn ludzkość czeka cyfrowy raj, czy technologiczne piekło? Jeśli uciążliwą pracę w przyszłości przejmą komputery, to każdy człowiek będzie mógł zająć się kulturą. Już Arystoteles wskazywał, że warunkiem uprawiania filozofii jest dysponowanie czasem wolnym. Zapewnia to uprzywilejowana pozycja społeczna oraz posiadanie służących lub niewolników. W przyszłości rolę greckich niewolników mogą odegrać roboty. Ale czy w epoce dominacji komputerów przetrwa sama kultura? Jacek Dukaj przekonuje, że ludzkość wchodzi obecnie w epokę postpiśmienną, w której słowo pisane traci swe znaczenie. Pamiętajmy, że to właśnie pismo przez wieki ogniskowało wokół siebie życie kulturalne i w wielkim stopniu przyczyniło się do rozkwitu cywilizacji zachodniej. Pismo stworzyły cywilizacje starożytne, rozwinęli Grecy, a potem średniowieczni Europejczycy. Szczyt panowania pisma nastąpił po wynalezieniu druku w epoce nowożytnej i nowoczesnej. Pismo oderwało ludzi od czysto zmysłowego i wrażeniowego odbioru świata. Było szkołą myślenia abstrakcyjnego i logiki dwuwartościowej, prawda lub fałsz. Pismo zapewniło pamięć ludzkich dokonań na niewyobrażalną skalę. Dzięki niemu mogła powstać skomplikowana matematyka i technika. Bez pisma sukces nowożytnej nauki byłby niemożliwy. Podobnie jak sukces judaizmu, chrześcijaństwa oraz islamu, zwanych religiami księgi. Cicha, osobna lektura pomogła ukształtować indywidualizm zachodni, wolność myśli i przekonań. Praktyka demokracji i rządów prawa również opierają się na technologii pisma. Jak będzie wyglądał świat po detronizacji pisma?
Czy cofniemy się do archaicznej epoki dominacji zmysłów, wizji i wrażeń, tym razem wytwarzanych komputerowo? Czy czeka nas częściowy powrót do kultur plemiennych, w których zaniknie indywidualizm, a na nowo rozkwitnie kolektywizm w postaci zbiorowych tożsamości spajanych więzią internetową? Czy odwrotnie? Ludzie pogrążą się w doskonałych światach, tworzonych osobno dla każdej jednostki za pomocą technologii. Czy człowiek zatraci zdolność myślenia abstrakcyjnego i stanie się tępym konsumentem doskonale sugestywnych komputerowych obrazów i dźwięków? A może stworzy jeszcze bardziej wyrafinowane formy komunikacji kulturowej, pozbawione jednak odniesienia do pisma? Grozi nam, że stracimy zdolność rozróżnienia między realnością i fikcją, między naturą i kulturą. Czy razem z pismem zginą także religie słowa i powstaną nowe religie świata cyfrowego? To są pytania, na które ludzkość już dzisiaj musi szukać odpowiedzi, przekonuje Jacek Dukaj.